Dzień dobry. Rozmawiam z panem Damianem Pałką z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, który tutaj w Chełmie na finałach trzeciej Międzynarodowej Olimpiady Geopolitycznej został zwycięzcą trzeciego, ostatniego etapu, który polegał na... No, to była gra strategiczna. Chciałem zapytać, jak pańskie wrażenia z tej zwycięskiej dla pana gry? Dzień dobry, witam państwa wszystkich bardzo serdecznie. No, trzeci etap był bardzo wymagający. Polegał na zastosowaniu taktyki wojskowej, przemieszczaniu wojsk, prowadzeniu bitew, wojen, symulacji na grze przygotowanej przez nasze Polskie Towarzystwo Geopolityczne. Zawody ogólnie były świetnie zrealizowane, a trzeci etap już był taką koronacją naszych zawodów, gdzie wszyscy mieli okazję wykazać się wiedzą taktyczną, wiedzą wojskową. Gra była bardzo zacięta, troszkę szczęścia do tego było i udało się wygrać. I jakie umiejętności, czy też jaka wiedza potrzebna jest do tego, żeby taką grę zwyciężyć? Przede wszystkim wiedza o strategii wojskowej, ogólnie o znakach taktycznych, głównie natowskich, wiedza, jak dane jednostki poruszają się po polu bitwy, jakie zadają obrażenia, jakie potrafią obrażenia przyjąć i pewien taki instynkt, co zrobić w danej sytuacji, aby przełamać linię wroga. Tak. To znaczy, że ma pan smykałkę do wojskowości generalnie. Tak, wojskowość lubię, często się nią zajmuję, dużo czytam, więc udało się to, na co polowałem, czyli zwycięstwo w tym oto właśnie etapie. No. Co jeszcze można zapytać? Ogólnie z tego miejsca chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim organizatorom, którzy zorganizowali ten wspaniały finał Olimpiady. Przede wszystkim dla całego oddziału z Chełma, który nas świetnie przyjął, od zakwaterowania, po wyżywienie, po stworzenie komfortowych warunków do takiego naukowego uniesienia, gdzie każdy mógł wykazać się, czy w pierwszym etapie, czy to w drugim, czy w trzecim. Świetnie zrealizowany, świetnie pokierowany przez naszego prezesa Towarzystwa Geopolitycznego, pana doktora Piotra Wielczyńskiego. Także serdecznie wszystkim dziękuję. Ja też muszę powiedzieć ze swojej strony, że takich finałów olimpiady jak tutaj w Chełmie, to do tej pory nie było nigdzie. Dokładnie, ja jestem drugi raz, koledzy byli jeszcze jeden wcześniej na pierwszej i wszyscy równo powtarzają, że te finały były wyjątkowe i wyjątkowo udane. Tak, że to jest doskonała reklama także dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie i tego ośrodka współpracy transgranicznej w Depolitycach Nowych. Także zapraszamy na olimpiadę. Kto z Państwa jest gotów stanąć w szaranki? Zapraszamy wszystkich. Zabawa przed nią. Nagrody czekają. Dokładnie. Dziękuję. Dziękuję.